Polska nigdy się skutecznie nie zrzekła odszkodowań, które się nam należą za zniszczenie kraju, za szkody, które Niemcy tutaj wyrządzili. I nie widzę najmniejszego powodu, żebyśmy o tym zapominali w momencie, kiedy Niemcy płacą wysokie odszkodowania innym krajom i są do tego po prostu moralnie zobowiązani, żeby Polsce wynagrodzić te szkody, które się trafiły i które sprawili, których są przyczyną. Myślę, że postawienie jasne i wyraźne takiego żądania jest jak najbardziej uzasadnione i byłoby istotnym atutem w polskiej polityce. Jeśli nawet okazałoby się, że nie jesteśmy w stanie takich odszkodowań wyegzekwować, to na pewno coś za to musielibyśmy odpowiedniego uzyskać. Problem polega na tym, że w Polsce brakuje politycznej woli do prowadzenia polityki międzynarodowej w sposób twardy. Jest jakaś idiotyczna maniera, bądźmy mili dla siebie. Nie chodzi o to w polityce, żeby być mili, a na pewno nie chodzi o to, że jak będziemy dla kogoś mili, to on nam się odwdzięczy za to. Nikt się nie odwdzięcza. W polityce nie ma w ogóle takiego pojęcia jak wdzięczność i odwdzięczanie się. W żaden sposób. Więc jeśli będziemy dla innych mili, to najwyżej inni nam wejdą na głowę. Natomiast wdzięczności żadnej się za to nie doczekamy. Myślę, że zwłaszcza ze strony Niemiec, bo Niemcy zawsze prowadzili politykę bardzo pragmatyczną i jeśli muszą, to płacą. A jeżeli nie muszą, to oczywiście, że nie płacą. Więc trzeba ich zmusić, a nie rezygnować ze swoich praw.